Tomeczku, gdzie jedziesz? Do Elbląga. A co będziesz robił? Fajne występy. Będziemy tam śpiewać i tańczyć. Tańczyć? O, Betty nawet powiedziała, że będziemy tańczyć. Dobre słońce. O. Zapraszają wszystkich do autokaru. No to co? Trzeba iść. To jedziemy, nie? Jak ty chcesz się wieszać? Nie wieszaj się! Może się wieszać, wiecie? B, C, A, B, A. No i jesteśmy. Dojechaliśmy. Rozłożyliśmy się już z naszymi kostiumami w teatrze w Elblągu. Już kostiumy leżą zapakowane na razie jeszcze. Zobaczyliśmy scenę, czy wszystko jest w porządku. Obejrzeliśmy teatr. Teraz dziewczyny poszły jeść obiad, ja idę montować szarfę i tyle. Tu jest nasza kochana babka. Za co odpowiadasz? Powiedz w teatrze, Saba. Za wszystko, Agnieszko. Dokładnie, za wszystko. Za marketing, za kadry, za PR, za finanse, za fakturowość, za wszystko praktycznie, tak, za organizację imprez. A co się zaczęło, Juleczka? O Jezu, przygotowania. Próba generalna. Próba generalna, tak jest. Słuchajcie, masz już mikroport? Tak, już wszystko mam. Teraz zostało tylko przykleić go. I jeszcze chwilę. To co, lecisz na scenę? Tak. Oj, cały czas majtki. Zdejmujemy, zakładamy. No i jesteśmy. Pełno piór. Dokładnie. Pełno kostiumów. Bałagan jak zawsze. Jak zawsze. Nic się nie zmieniło. Gdzie nie jedziemy, to się czujemy jak w domu. Dokładnie. Pióra, cekiny. Wszystko jest. Tak jest. Został do spektaklu. 10 minut. 10 minut. Uśmiech. Uwaga! I szybka przebiórka, tak wygląda. Dawaj. Szybka przebiórka! Ale do cycki! I uwaga, teraz Czary Mary, nie ma nic! Czary Mary i człowiek już prawie ubrany! Zapinamy szybko z tyłu. Mikroport wkładamy i biegniemy. A później... Laissez-moi danser. Laissez-moi danser.
Pozbierani, pospakowani, jedziemy w drogę. Pa!